Motolotnia uderzyła w budynek Urzędu Miasta Tarnobrzega. W wyniku zdarzenia wybuchł pożar. Poszkodowane zostały dwie osoby. To miały być widowiskowe i spokojne zawody motolotniowe, jakie odbywały się nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Jednak w granicach godziny 11 jedna z motolotni przelatująca nad obiektami Urzędu Miasta Tarnobrzega doznała awarii. Wyciekające z niej paliwo wznieciło pożar na obiekcie przy ulicy Kościuszki. Sama motolotnia uderzyła z kolei w budynek zlokalizowany przy ulicy Mickiewicza, uszkadzając go i powodując pożar. Pracownik ochrony o zdarzeniu powiadomił Straż Pożarną, koordynatora do spraw ewakuacji i prezydenta miasta. Zarządzam ewakuację budynku na Kościuszki 32 Mickiewicza. Ewakuowane zostały wszystkie osoby przebywające tego dnia w pracy, łącznie blisko 200 pracowników. W związku z zagrożeniem wstrzymany został ruch w pobliżu budynków urzędu przy ulicy Kościuszki i Mickiewicza. Tym zajęli się funkcjonariusze policji. W takim przypadku zabezpieczają całe miejsce zdarzenia, pomagają w ewakuacji, udrażniają, że tak powiem, ciągi komunikacyjne, żeby te służby ratownicze w postaci Straży Pożarnej, karetki pogotowia mogły szybko dotrzeć na miejsce, udzielić stosownej pomocy i spokojnie odjechać. My potem przejmujemy ten teren, zabezpieczamy, przeprowadzane są wszystkie czynności już dochodzeniowo-śledcze. Do akcji wkroczyli oczywiście strażacy, jednostki państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej z Sobowa i Wielowsi. Główne zadania, że tak powiem, pomoc przy ewakuacji pracowników urzędu, ewentualnie osób, które tam przebywały, interesantów, no i przede wszystkim rozpoznanie sytuacji pożarowej, prowadzenie działań gaśniczych, prowadzenie linii gaśniczych wewnątrz budynku, prowadzenie linii gaśniczych, podawanie prądów z drabiny mechanicznej. Te działania typowo, co straż wykonuje, plus przeszukiwanie pomieszczeń, czy nie zostały tam jakieś osoby. W wyniku zdarzenia poszkodowany został pilot motolotni, a także osoba przechodząca w pobliżu urzędu przy ulicy Kościuszki, która uległa poparzeniu. Obie zostały przewiezione do tarnobrzeskiego szpitala. Na szczęście były to tylko ćwiczenia pod kryptonimem Urząd 2017. Są to wspólne ćwiczenia, gdzie swoje miejsce ma i policja, i Państwowa Straż Pożarna, i Ochotnicze Straże Pożarne, i Straż Miejska, i Inspektor Nadzoru Budowlanego. Po tym, co ostatnio się zdarzyło w Londynie, w innych miastach, no, musimy pewne rzeczy przećwiczyć, przetrenować. Oby nigdy się nie działo, aby to nie była prawda, tak? Udało się wszystko, sprzęt zadziałał, dowódcy odpowiednio prowadzili działania strażacy wewnątrz i jak widzieliście Państwo, drabina podawała też wodę na dach, hydrant sprawny, także mamy to. Tą pewność przynajmniej tutaj w tych działaniach, że nam wody nie zabraknie. Faktem, że no, straż znajduje się niedaleko, więc ta interwencja może nastąpić w bardzo krótkim okresie czasu. Też i szpital, i policja, nie? Więc po prostu centrum miasta, nie? Można powiedzieć. Na pewno, jeżeli rozwój pożaru byłby większy, na pewno by były dysponowane siły dodatkowe. Wszystko dzisiaj poszło zgodnie z planem, jesteśmy zadowoleni. Cieszymy się, że są takie ćwiczenia, są one na pewno bardzo potrzebne. Widzimy, że tych sytuacji kryzysowych mamy dużo. Akurat dzisiaj omawialiśmy, że sytuacja może mieć takie miejsce, ponieważ na jakiejś tam imprezie będą przeloty właśnie motolotni. Troszkę była inna niż zawsze ćwiczymy, dlatego bardzo się cieszymy. Potrzebne są takie ćwiczenia i mam nadzieję, że nadal będziemy współpracować i będziemy to realizować.